teraz kolej na mrożącą krew w żyłach opowieść o odwadze, upiorach i pokonywaniu przeciwności losu. A było to tak. Troje cudownych dzieciaków jak co dzień wybrało się do szkoły. Droga była daleka, podróż nie zawsze łatwa, ale dotarli na miejsce. Jak zawsze z uśmiechem witali swoich nauczycieli i rehabilitantów. Aby dostać się do swojej sali, dzieci musiały skorzystać z windy. Nie była to dla nich żadna trudność, robili to już wiele razy. Tego dnia coś poszło nie tak i zamiast przycisku numer 1 niechcący wcisnęli numer 2. Widok był przerażający. Żadnych podłóg, ścian, żadnych sal, w których dzieci mogłyby się uczyć. Słyszeli kiedyś legendę o przerażającym upiorze niedokończonego remontu. Upiorze, który żyje na drugim piętrze szkoły i wszystko niszczy, wyrywa i pilnuje, aby nikt nic nie remontował. Nagle dzieci usłyszały jakieś przerażające dźwięki i zza framugi wypełzł on, upiór niedokończonego remontu. Jednak podopieczni bytomskiego orewu to nie jakieś zajączki szaraki. Takich uporniaczków, śmiercionaczków się nie boimy. Znajdziemy wielu przyjaciół i cię stąd przepędzimy.